Do człowieka z pasją przychodzi człowiek z pasją i to już jest połowa sukcesu. It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. To chyba tutaj, co, Michał? No, będą motory, będą samochody, tak. Będą kaski, będzie malowanie. Także. Będzie jeszcze pewnie fajna osoba. Dzień dobry. Cześć. Witam, Marcelina. Cześć, Piotrek. Bardzo miło. Oho, złapaliśmy przy pracy. Co robisz? Opowiadaj. Tworzę właśnie projekt na motocyklu, grafikę. To ma jakąś chyba specjalną nazwę. Czy ogólnie można powiedzieć aerografia, czy technika malowania aerografem. Super. Kupujesz sobie zabawkę, która jest goła w formie, ona jest skończona do jeżdżenia, natomiast potem przelewasz na nią duszę w jakiś sposób. Do człowieka z pasją przychodzi człowiek z pasją i to już jest połowa sukcesu. Pasja do motocykli, moja pasja do sztuki. Czyjaś chęć, że chce mieć coś takiego fajnego na motocyklu twoim? Chcę uzewnętrznić siebie w jakiś sposób i to wspólne zamiłowanie daje już duże możliwości. To musi być tak. Niesłychanie trudne. Ty jesteś po Akademii Sztuk Pięknych, ja miałeś jakieś zacięcia artystyczne gdzieś tam. Tak. Skończyłem Wydział Prawa w Toruniu, więc... Ja uwierzyłem w pewną rzecz, uwierzyłem w to, że to, co robię, może być moją drogą życiową i tam powinienem iść. Wtedy, kiedy ja zaczynałem, w latach 90., pomysł na malowanie motocykli to w ogóle był taki pomysł z kosmosu. Ludzie tam się na mnie patrzyli z przymrużeniem oka, a jeszcze jak słyszeli, że skończył studia takie, a zajmuje się malowaniem, to już w ogóle jakieś głupoty chodzą. Nie wolno tak. Jeżeli czujesz w serduchu, że to jest to, to trzeba tam iść. Pink Floyd, jeden z motocykli, który też lubię, może ze względu na to, że Floydów słuchałem za młodu. To też jest związane z historią z tym, bo właściwie przyjechał do mnie i mówi tak: Piotr, chciałbym mieć biały motocykl z czerwonym lampasem. Ja mówię, biały z czerwonym lampasem? Mówię, to taki fabryczny, no ale nie mam koncepcji. Ale musi być biały. A ja mówię, biały, to mówię, jest biały motocykl, jest okładka płyty The Wall, oczy się rozszerzyły. Mówię, tak. To. To też jest jakby moja działka, żeby z właściciela motocykla wyciągnąć to, co w nim siedzi. Od góry mamy spust, którym naciskając spust od góry leci powietrze. Właśnie, czyli na przykład jak jest to mocniej przyciśniesz, jest to bardziej rozproszone, czy możesz tym tak modulować? Wszystko jest uzależnione od tego, z jakiej odległości malujesz i co malujesz. Jeżeli chcesz uzyskać efekt miękki, takiego rozpylenia dużej powierzchni, odciągasz aerograf i malujesz z większej powierzchni. Wówczas farba ma czas na to, żeby się rozpylić na większym obszarze. Mhm. Rodzina to jest oparcie. Rodzina to jest absolutnie oparcie we wszystkim, bo tworzyć i żyć z pasją to jest jedno, ale musisz się z kimś dzielić tą radością, bo wiesz, dzielić się do ściany czy do lustra, to co to za życie, no nie? Jak się dzielisz, natomiast jak masz po tych 10-12 godzinach ciężkiej pracy w ciągu dnia możliwość powrotu do domu i przytulenia dzieciaków czy żony, to jest, wiesz, to są te osoby, dla których warto żyć, bo tak naprawdę no, niby realizujesz to życie, tą pasję dla siebie, ale tak naprawdę pod warunkiem, że dzielisz się jeszcze z kimś. Nie? To wtedy ma sens. No i moim marzeniem też, skoro już tutaj jesteśmy, byłoby, słuchaj, przełożenie koncepcji akcji, idei It's Your Life, Just Take It właśnie na ten kask, tak? Żeby on wyrażał to, w co my wierzymy. I ja głęboko wierzę w to, że każdy z nas ma absolutnie równe szanse na to, żeby zmienić swoje życie na lepsze. Motyw, który został zaprojektowany, jest efektem tego, co akcja ma przedstawiać. Więc wpadłem na pomysł, aby zrealizować projekt, który będzie oparty na motywie Feniksa, odradzającego się z ognia upadłego, a niezniszczalnego.
Chodzi o to, że jeżeli ktoś sobie postawi jakiś cel, to mimo problemów i trudności musi dążyć do niego do skutku i musi osiągnąć zamierzony efekt. Piotr Parczewski, maluję aerografem. It's your life, just take it.